Weekend się właśnie skończył, a ja jak zwykle miałem fajną przygodę, bo w sobotę rano stałem sobie, jeszcze miałem 1000 km do przejechania. Stałem sobie tak o 9:00, spakowałem się, jeszcze chciałem zajechać do sklepu, więc praktycznie wsiadam do auta, a podchodzi do mnie kierowca ciężarówki i się pyta, czy jadę może do sklepu. Ja mówię, że jadę właśnie do sklepu. No i czy może ze mną jechać? Tak sobie pomyślałem, no jak jechać, no jak on potem wróci? No ale co, no jak chce, to niech jedzie, no nie będę bronił chłopakowi. Mówię, siadaj. No jak zajechaliśmy do sklepu, tak ja szybko zrobiłem zakupy, myk, myk, wracam do busa, jeszcze na jego chwilę czekam, bo go nie ma, żeby się pożegnać, no ale tak patrzę na zegarek, mówię, dobra, jadę, odpalam silnik, wykręcam z parkingu, patrzę, idzie z siatami, o, obwieszony tutaj browary. Machnąłem mu, wyjeżdżam, patrzę w lusterku, a on rzuca te siaty na ziemię, macha tymi rękami. Ja się myślę, dobra chłopie, nie dziękuj, przecież to cała przyjemność podrzucić takiego sympatycznego kierowcę ciężarówki do sklepu. Ja tu nie mam z tym żadnych problemów. Jakby ktoś jeszcze chciał, to zapraszam do mnie. Zawsze podrzucę do sklepu.